Cześć i czołem, prosiliście o Huawei Y62, oto i on. Dużo próśb z waszej strony o właśnie ten model, dlatego postanowiłem zakupić go specjalnie do testów i przetestować. Zobaczmy, jak wypada Y62 w średniej półce cenowej. Czy jest w stanie o nią powalczyć? Na te pytania właśnie teraz odpowiem. Pierwsze moje pozytywne zaskoczenie to design tylnej klapki. Niby nie da się już wymyślić nic nowego, ciekawego, ale Huawei umie i robi to bardzo dobrze. Faktura jest nietypowa, niby taka kratka jak koszula Derwala, ale jednak połączono to z przestrzennym wykonaniem i oprócz takiego złudzenia dostajemy nierównomiernie wyprofilowaną powierzchnię. Dobra, wiem, brzmi to co najmniej jak po dobrych dwóch kielichach, a sam pomysł wydaje się tak dobry jak umieszczenie w sypialni lodówki. Jednak jak przychodzi co do czego, klapka w Y62 jest zdecydowanie bardziej pozytywną myślą i to nie dlatego, że przez to nie przytyjemy, ale że w końcu będziemy się wyróżniać na tle innych smartfonów naszych znajomych, nie wydając na to krocia. Jak jest zresztą wykonania? Oczywiście ramka boczna chce naśladować metal, ale jest zwykłym, czystym plastikiem bez jakichś lepszych perspektyw. Ma prawo przecierać się, zbierać rysy, więc totalna norma. Przód jest szablonowy, zwyczajny, ale na pocieszenie fakt, że dostaniemy się do baterii, bo klapkę bez większych problemów można zdjąć. A pod nią zabudowana bateria. Logiki w tym żadnej nie widzę, a nie sorry. Jednak jest to zamysł, aby po 2 latach wyjąć z waszej kieszeni kilka banknotów na wymianę w serwisie nowej baterii. Oprócz tego są 2 sloty na karty SIM i 1 na karty pamięci. 3100 mAh niby dużo, ale jednak nie przekuwa się to na osiągi akumulatora. To tak jakby mieć nowego Maybacha, który nie pojedzie więcej niż 140 na godzinę. Takie mam odczucia, podłączając każdego dnia na noc Y62 pod ładowarkę, bo ciężko wydusić z niego cokolwiek więcej. Morał z tej bajki jest krótki, niektórym znany. Nie kupuj Maybacha i tyle. Dobra, gdybym mógł, to bym jeździł takim, ale jak widzicie, na razie testuję Y62 i jedyną rzeczą, którą mogę teraz zrobić z podobną szybkością do Maybacha, to sprawdzić wydajność tego urządzenia. Podzespoły wydają się bardzo rozsądne. 8-rdzeniowy Kirin 620 o taktowaniu 1,2 GHz plus 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wbudowanej i procesor graficzny Mali 450 MP4. Mistrzostwo to nie jest, ale w podobnej cenie ciężko szukać znacznie lepszych maszyn. 30 tysięcy punktów w AnTuTu wrażenia nie robi. No sorry, ale luknijmy sobie teraz na ekran, może tutaj znajdziemy coś bardziej wystrzałowego. Display to 5,5-calowa matryca o rozdzielczości HD. Trochę mało jak na taką przekątną. Przy 5 calach to jeszcze działa, ale otrzymując 267 ppi, to jednak daje powód do zastanowienia się. Spoglądając na ekran brakuje szczegółowości. Zagęszczenie poniżej 300 jednostek na cal to moim zdaniem za mało, aby móc nazwać ekran pozytywnym. Ciągle widać wszystko jak przez taką małą chmurkę, nie do końca ostro. Rewelacji pod tym kątem nie ma. Kolory są lepsze i to znacznie, zwykły ekran IPS na papierze nie zwraca uwagi, ale w praktyce jest bardzo przyzwoicie. Barwy nie wpadają w pół, kolory są dobrze nasycone z kilkoma wyjątkami, nie ma przyjaśnień, ekran jest równomiernie podświetlony, kontrast jest wystarczający. Gdybym miał znaleźć jedną rzecz, do której miałbym się naprawdę serio przyczepić, to miałbym problem. Jasność w terenie daje radę, gorzej nieco jest w warunkach niedoboru światła, bo wtedy moim zdaniem najniższy pułap jasności jest zbyt intensywny i męczy nasze oczy. Niestety obawiam się, że to co pokrywa ekran nie jest szkłem, a zwykłym plastikiem. Świadczy o tym strasznie przetłuszczająca się powierzchnia. Bardzo łatwo się brudzi, naciskając mocno paznokciem na ekran. W danym miejscu pojawia się rozszczepienie barw, co oznacza, że napieramy bezpośrednio na ekran. Szkło nie jest tak elastycznym materiałem co plastik i ciężko w przypadku Gorilla Glass czy jakiegokolwiek innego szkła uzyskać taki efekt. Suma summarum, obowiązkowo kupcie sobie dobre szkło hartowane na ekran, bo bez takiego daleko nie zajedziecie. W tego typu telefonach absolutnie kluczowy jest system. Urządzenie może mieć dobry aparat, dobrze grać, ale jeżeli nie daje rady z obsługą systemu, to i tak nikt nie będzie chciał sobie fundować codziennej irytacji. Zawiesi się jeszcze przy wysyłaniu SMS-a nie do tej kochanki co trzeba i co wtedy? Nie wiadomo czy się stresować czy też nie. To już mamy ustalone, smartfon wieszać się nie może. Czy Y62 spełnia to wymaganie? Android 6.0 i nakładka EMUI 4.1, jak to ze sobą współgra? Zachwycony nie jestem, widać co jakiś czas delikatne spowolnienia, utraty wydajności, telefon wydaje mi się, że jest za bardzo przeciążony wszelkimi animacjami, które nie dość, że są długie i mają maskować niedoskonałości systemu,
to robią zupełnie co innego. Jeżeli w opcjach programistycznych usuniemy je, to zupełnie dostajemy inny telefon. Działa zgoła inaczej, jest znacznie szybszy i część powolniej jest odroczona. Teraz możemy zająć się interfejsem, skoro telefon już ogarnia życie. Nakładka systemowa jest dosyć charakterystyczna dla Huawei'a. Nie mamy spisu aplikacji, ale jest ogrom różnych programów jak Lustro, Hiker, czyli wirtualny serwis pomocy, czy menadżer telefonu, są motywy i ogólnie nie można narzekać na brak czegoś. Wygląd systemu można zmienić, jest sporo opcji personalizacji. Dla osób znudzonych wyglądem swojego smartfona wyjście idealne. Nie będę biadolić, bo tym razem nie ma nad czym. Spore rozczarowanie spotkało mnie włączając muzykę. Piszczy przeraźliwie, basy to nie istnieją, wysokie tony są mocno zniekształcone, środek skrzypi. Instrumental jest mocno stłumiony przez zniekształcenia, na słuchawkach jest znacznie szlachetniej, aczkolwiek zabrakło mi equalizera. Jest jedynie tryb SWS, który powoduje, że dźwięk nie jest aż tak plastikowy. Aplikacja muzyczna nie jest dziełem mistrzów, ale jest wystarczająco elegancka, aby jej nie krytykować. Mimo wszystko za dźwięk w tym smartfonie życia bym nie oddał. Patrzcie, jaki jestem szczęśliwy, można powiedzieć szczęśliwy, bo młody, a ja powiem, że szczęśliwy, bo Huawei robi bardzo fajne selfie, serio. Nie dość, że usunął mi wszystkie niedoskonałości z mojego oblicza, nazywanego przeze mnie pieszczotliwie drugim tyłkiem, i do tego wszystkiego jest bardzo dobra jakość. 8 megapikseli z przodu robi świetną robotę i będzie wysoka ocena. Można pobawić się w aplikacji, bo są różne opcje makijażu, nawet pod akty, aczkolwiek nie chciałbym w dobie cyfrowej inwigilacji paradować nago przed telefonem. Drugi, główny aparat to 13 megapikseli wspierany małą, ubogą diodą, w sumie diutką. Ma słaby potencjał świetlny, dlatego nie poległbym na nie zbyt mocno. Podobnie z aparatem, ma tendencję do zbyt długiego naświetlania, przez co delikatnie drżąca ręka daje efekt rozmazania. Niestety kilka zdjęć w ten sposób mam zepsutych, na których mi zależało, dlatego to trzeba kontrolować. Mam również zastrzeżenia do działania HDR, które nie do końca spełnił moje oczekiwania. Poza tym szczegółowość fotek jest dobra, są delikatne zaszumienia, ale na pierwszym planie obiekty są ostre. Głębia nie jest imponująca, ale do codziennego amatorskiego cykania zdjęć moim zdaniem będzie w sam raz. Na duży plus tryb zaawansowany z profesjonalnymi ustawieniami foto. Powiedzmy sobie jeszcze szybko o filmach, ten telefon na pewno nie będzie urządzeniem must have w kieszeni Polańskiego, natomiast efekty są całkiem dopuszczalne, jeżeli chodzi o średnią półkę cenową. Czasami telefon gubi ostrość, ale z takich większych wpadek to nie zauważam. Mimo wszystko filmy na plus. O przeglądarce dużo nie trzeba mówić, działa tak jak wskazuje na to cena. Można posurfować w sieci, natomiast zastraszających szybkości nie osiąga i nie osiągnie. A może wy macie jakieś pomysły, co chcielibyście wiedzieć o smartfonie? Jakaś nowa kategoria, o której nie mówię w odcinku? Czekam na wasze propozycje. A teraz czas na podsumowanie. To wcale nie jest zły telefon. Co prawda producent trochę przesadził z różnymi animacjami, jakimiś aplikacjami, po prostu tego jest zwyczajnie za dużo i telefon się bardzo szybko zapycha. Jednak można to ominąć, można usunąć animacje i uzyskujemy całkiem fajny telefon. Moim zdaniem największą wadą jest plastik. Jednak jeżeli kupicie szkło hartowane i nie będziecie mieli takiego odczucia taniości na froncie, to spokojnie to urządzenie mogę wam polecić. Tymczasem zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału tym przyciskiem nad pudełkiem, bardzo fajne, polecam jak zawsze. Zostawcie koniecznie komentarz, napiszcie mi, co sądzicie o tym urządzeniu, czy warto kupić. Jeżeli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i to oczekujcie na kolejne filmy. Tymczasem jeszcze zapraszam was na moje social media i to wszystko z mojej strony. Cześć i do zobaczenia. No nie, w sumie tą ręką zawsze się żegnam. No, teraz jest dobrze. Cześć!